tak naprawdę widzimy pewne spowolnienie i jest ciężej coś sprzedać, natomiast niekiedy łatwiej jest coś kupić. I dzisiaj tak paradoksalnie jest dużo głośniej, się mówi o bańce, o kryzysie, ale jak spojrzymy na wykresy, dalej nie widać, żeby to był jakiś wielki szczyt. Zamówiłem budowlańców, o wiele lepiej się z nimi rozmawia. Oni mają dzisiaj czas, oni dzisiaj chcą rozmawiać, oni dzisiaj może, to nie jest tak, że ja dzisiaj wyduszę od nich połowę ceny, czy połowę stawki. Ja dzisiaj po pierwsze mam dostępne materiały, po drugie mam dostępny tych ludzi. Lepiej skupić się nie na kosztach, ale skupić się na przychodach, czyli myśleć w kategorii nie jak zaoszczędzić, oczywiście oszczędzać, optymalizować, ale jak będziesz za dużo czasu, czyli cały dzień myślał, jak zejść z kosztów, to nie zarobisz pieniędzy. Kompleksowe szkolenie z inwestowania w nieruchomości na rynku wtórnym oraz pierwotnym. Warsztaty inwestowania w nieruchomości Wojciecha Orzechowskiego. Wejdź na stronę wiwn.pl i zostaw do siebie kontakt. Dzień dobry moi drodzy, Kuba Midel, Sztuka Równowagi Finansowej. Kolejny odcinek nagrywany w mojej małej jaskini. Gość dzisiejszy, Daniel Siwiec. Cześć. Cześć Danielu. Jak ja mam Cię przedstawić jako eksperta od nieruchomości czy już samochodów w tej chwili? Od nieruchomości. Ja jestem tylko samochodowym amatorem, natomiast od nieruchomości 12 lat to robię. Myślę, że zjadłem na tym zęby. Cały czas się uczę, można powiedzieć, jak też prezydent biznesu, bo świat się zmienia. Natomiast to jest moja główna specjalizacja. Mam różne biznesy, natomiast 80% czasu poświęcam nieruchomościom. 80% czasu poświęca Daniel nieruchomościom, a my poświęcimy dzisiaj czas na nieruchomości, kobiety i motoryzację. Okej, ciekawe. Zgoda? Zgoda. Ciekawy jestem o kobiety. Najpierw chodzi o szczęście. Wiesz, że jak już masz nieruchomości, masz jakiś majątek, jak już masz jeden, drugi dobry samochód, no bo każdy, czy większość facetów gdzieś tam wychowała się na resorakach i marzy o jednym, drugim, czy jakimś swoim marzonym samochodzie, no to jeszcze czas na rodzinę, tak. Na kobietę, na miłość. Tego aspektu ważnego nie można chyba pominąć. Daniel, pierwsza rzecz to zaproszenie takie oficjalne na seminarium inwestycyjne dla Ciebie, na wielką integrację 6-7 stycznia. W samochodzie rozmawialiśmy, że warto pojawić się na konferencji. Tak. Będę tu i tu i Was też zapraszam, bo ja nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem, gdyby właśnie nie tego typu imprezy, gdzie mogę poznać innych ludzi, którzy mnie zainspirują, popchną do działania, jedno słowo wrzucą do ogródka takiego, gdzie to zmieni moje życie, jakby zacznę myśleć inaczej i z kim się stajesz, takim się stajesz. Więc jeżeli chcesz rosnąć, musisz być z lepszymi od siebie tak naprawdę. Chcę powiedzieć tylko, że osoby, które będą, tu Danielu gdzieś tam wrzuć proszę te pakietki, że osoby takie jak te, które będą występowały, to są nie tylko eksperci, bo stworzyli sobie markę osobistą i pracują paręnaście lat w zawodzie, natomiast ludzie, którzy udowodnili na liczbach, że wiedzą o czym mówią. Myślę, że mimo młodego wieku ogromną robotę w tych nieruchomościach wykonałeś. Zresztą za chwilkę o tym będziemy rozmawiali. A wielka integracja po to, żebyśmy mogli 6-7 stycznia wszyscy razem się spotkać. Myślę, że kobiety to będzie najwdzięczniejszy temat. Motoryzacja to drugi po kobietach i ten najmniej wdzięczny, czyli nieruchomości. Daniel, ile działasz w ogóle w nieruchomościach? 12 lat. Czyli 12 lat siedzę w biznesie i 12 lat w nieruchomościach, bo od początku do końca, myślę, świata jeden dzień dłużej będę robił te nieruchomości, bo to jest piękna branża. Czyli zacząłeś w roku? 2010. W 9 rzuciłem pracę, ale jeszcze nic wtedy nie zrobiłem za bardzo, ale w 10 roku już kupowałem pierwsze mieszkanie. Jak oceniasz ostatni rok, jeśli chodzi o rynek nieruchomości w Polsce? Bo wszyscy zastanawiamy się, tu nie ma mądrych, czy to będziesz ty, czy ja, czy kurczę, dużo mądrzejsi ludzie, bardziej, nie wiem, oczytani, czy bardziej majętni. Jak oceniasz okiem praktyka ostatnie 12 miesięcy? Ostatnie 12 miesięcy było różne, bo może być, że od początku roku tak naprawdę widzimy pewne spowolnienie i jest ciężej coś sprzedać, natomiast niekiedy łatwiej jest coś kupić, czyli jest więcej, pojawia się tych zdeterminowanych zbywców do nieruchomości. Nie ma ich, to nie jest jeszcze wysyp, że można przebierać na prawo i lewo. Natomiast dzisiaj rynek się trochę odwrócił. Jest rynek taki, jaki był parę lat temu jeszcze, czyli łatwiej coś kupić, ciężej coś sprzedać, ale mimo tego płynność jest, czyli mieszkania się sprzedają, mieszkania się kupują i zawsze, nawet w najgorszym kryzysie będzie tak, że ktoś musi sprzedać albo musi kupić. Ale czy miałeś taką sytuację już w Lublinie, że ktoś zadzwonił, Daniel, to jest ten moment, oddaję mieszkanie 10% tak? Nie miałem takiej sytuacji. No właśnie. Czekam cały czas. No właśnie. Czekam cały czas, natomiast jakby jest dużo więcej oferowanych mieszkań. I ja pamiętam, jak zaczynałem, to były dokładnie takie same czasy. Kiedy w 2010 roku ceny były
o wiele niższe niż dzisiaj, ale też nie wiadomo, czy one pójdą w górę, czy pójdą w dół, czy będą stały w miejscu, nikt nie wiedział, więc moja strategia, którą ja wtedy wypracowywałem, musiała być odporna na wszystkie możliwe drogi, którymi rynek pójdzie, więc albo na spadki, albo na boczny rynek, albo na wzrosty, więc musiałem kupić tak tanie mieszkanie, żeby niezależnie co będzie, zawsze na nim zarobić. Tak jak handlarz samochodów musi kupić tak tanio samochód, żeby niezależnie czy cena samochodu pójdzie w dół z czasem, on musi mieć swój zysk na tym flipie, więc moje strategie są odporne na to, czyli ja tak taniej kupuję zawsze i dzisiaj muszę jeszcze taniej kupić, żeby mieć 100% pewności, że zarobię, więc moja ten rynek był trudny i widać, dużo osób odpłynęło z tego rynku i takich domorosłych inwestorów, którzy usłyszeli, że na tym się zarabia, weszli w to bez przygotowania na YOLO, po prostu coś kupili, klepnęli sobie u dewelopera jedno, dwie, trzy nieruchomości, byle, bo wszystko rośnie. Dlatego oni po prostu dzisiaj odpłynęli nam z rynku i zostali tylko ci, którzy mają background. Tylko większość pewnie osób kojarzy Ciebie z flipowania, z handlowania mieszkaniami. Tak. Czy Ty teraz odnosisz się do handlarzy właśnie fliperów, czy do inwestorów długoterminowych? No właśnie, ja jestem i fliperem, i inwestorem długoterminowym, bo mam 80 mieszkań swoich na wynajem, plus jeszcze jestem deweloperem, czyli buduję cały czas, więc w tym, to są takie trzy moje... To kto odpłynął, powiedz, czy fliperzy, czy długoterminowi? Przede wszystkim ludzie, którzy widzieli łatwy pieniądz, prosty pieniądz w kupowaniu mieszkań i we flipach, tak? Czyli ktoś nie miał o tym pojęcia, nie robił tego wcześniej, ktoś, nie wiem, na zasadzie hasła, rzucił hasło, on kupił i myślał, że zarobi tylko dlatego, że rośnie. Czyli tu się zgadzamy, że łatwo było flipować, jeżeli w ciągu roku mieszkanie bez żadnego remontu wzrastało 15% na wartości. Tak. Przy dobrym remoncie i okazyjnym zakupie było to 50 tysięcy złotych zysku. Dokładnie. Dzisiaj przyznasz jako rasowy fliper, że ta sztuka już nie jest taka prosta. Tak, jest taka, jaka była wcześniej. Po prostu już dzieci koscy już jakby poszły do domu po prostu. To jak żyć? Ktoś chce wejść w nieruchomości. Ja na przykład brnę w tym rynku, ale... Ja jestem złym przykładem, bo robię to od lat. Ktoś, załóżmy, chce dzisiaj kupić dwa mieszkania w Lublinie. Mhm. Co kupić, czego nie kupować, czy poczekać? Okej, okay, no to dzisiaj tak naprawdę najlepiej... Zdrówko za przyjazd. Zdrówko, tak. Po maluchu. Co robić? Autentycznie rada dla kogoś, kto mówi, panie Danielu, no jak pan wie, jak to jest od zaplecza, mam 300 tysięcy oszczędności, jakąś zdolność kredytową, mieszkania są drogie, w Lublinie pewnie po 10 tysięcy złotych minimum za metr, kupować czy nie? I teraz, jak jesteś na rynku, to nieważne, czy masz pieniądze, czy nie masz pieniędzy, najważniejsze jest to, żeby znaleźć okazję poniżej wartości rynkowej. Czyli jeżeli masz tu wartość rynkową na poziomie 8 czy 10, to jeżeli znajdziesz taniej za 6, albo wynegocjujesz za 5,5, a dalej można jeszcze znaleźć takie okazje, to niezależnie od tego, czy masz pieniądze, czy nie, to możesz to mieszkanie kupić. Jak masz pieniądze, to łatwiej. Jeżeli nie masz pieniądze, to finansujesz się innymi ludźmi, albo inwestorem, albo bankiem, albo dogadujesz się dzisiaj ze zbywcą, który jest o wiele bardziej zmotywowany do sprzedaży i do różnych innych opcji, na które wcześniej niby nie przystał. Ja pamiętam, pierwsze mieszkanie kupiłem finansując się właściciele mieszkania, gdzie oni byli tak samo dzisiaj, musieli to sprzedawać, więc byli w stanie poczekać trochę, pójść na ustępstwa różne. Ostatnie dwa lata ten model był totalnie wyjęty. Dzisiaj on wraca po prostu. Dzisiaj musimy zmienić modele, przetransformować się, zmienić myślenie. Jak ktoś dzisiaj chce kupować za kredyt, to nie jest... Ja nigdy nie byłem zwolennikiem kredytów na flipy, bo one obciążały hipotekę, były długotrwałe. Poza tym bank nigdy Ci nie gwarantował, że Ci da, nawet jak masz dochody, bo zawsze może coś wyjść, jakaś złotówka w biku i powiedzą nie. No dobrze, ale to co w tym Lublinie zrobić? Mam 300 tysięcy złotych, chciałbym kupić mieszkanie na długi termin. Tak. Nie do końca rozumiem to, że dobrze poszukam i kupię za połowę ceny. Okej, to ja bym się szukał przede wszystkim, jeżeli ja kupuję mieszkanie na wynajem albo na lokowanie, to pierwsza zasada, ono musi być płynne. Żeby było płynne, dobrze wynajmowalne, tak, i przede wszystkim atrakcyjne, więc płynne to znaczy, że... Płynne to nie, że koło rzeki. Nie, że będzie można je łatwo później sprzedać. Czyli powiesz, wychodzę z tego, to nie kupuję sobie jakiejś takiego rzeźby typu 60 metrów, 10 pokoi, tak, albo jakiś akademik, albo jakieś takie, wiesz, coś wyrzeźbione trochę w piwnicy, trochę na strychu i później nikt tego nie kupi za dużą kwotę, tylko coś, co jest regularnym produktem. To jest trochę mniej rentowne, ale dalej jest rentowne i jak będziesz, powiesz, sprzedaję to, wyjeżdżam, nie wiem, robię co innego, potrzebuję tych pieniędzy, to szybko to sprzedam. Czyli to... mieszkanie gdzieś do 40 metrów, 40 metrów, najlepiej dwa pokoje, żeby były. To jest najbardziej taki płynny segment w Polsce. Ale wiesz, że te mieszkania są najdroższe z metra. One są najdroższe. To warto przepłacać 1000 zł? To nie jest przepłacanie, bo produkcja takiego mieszkania jest dużo droższa. Ja na przykład budowałem kiedyś mieszkania 20 parę metrów i względem 50 metrów one mają dwa razy więcej drzwi wejściowych, bo dwa. Okien mają więcej pionów, mają więcej przyłączy, mają więcej kuchni, łazienek i jakby ten koszt wynika z tego, jeżeli, bo najdroższe są jakby instalacje budynku. Oczywiście metry, tynki też,
ale nie aż tak bardzo. Dlatego to one są droższe z metra, natomiast ja nie rozpatruję nigdy, tak poza rynkiem pierwotnym, nie rozpatruję ceny z metra kwadratowego. To jest wielki błąd fliperów, którzy myślą, że porównają sobie metr do metra. A to jest no, duży błąd, bo klient jak kupuje na rynku wtórnym mieszkanie, on nie patrzy, ile to jest za metr. On patrzy, jaki ma budżet, jaką ma zdolność, czy go stać, czy ma ta funkcja, którą daje mieszkanie, jakby jest zaspokojona i czy zmieści się w budżecie. I często jest tak, że mieszkanie ma 5 metrów więcej, ale co z tego, że ma 5 metrów więcej, jak to jest korytarz? I nie daje ci nic poza miejscem na buty. Tak naprawdę, dlatego... Z jednej strony naciskasz, żeby kupować taniej poniżej ceny rynkowej. 3 zdania dalej mówisz, żeby nie patrzeć tak sztywno na cenę. Nie. To na co patrzeć? Patrzeć na cenę, ale nie w odniesieniu do ceny za metr, tylko w odniesieniu do ceny total, całkowitej. Czyli mówisz tak, może zamiast za 350 tysięcy 45 metrów, to za 250 kupić 24. Nawet nie. Żeby nie porównywać ceny, że coś kosztuje 8 tysięcy i coś kosztuje 8 tysięcy, bo jak porównamy kawalerkę za 8 i 60-metrowe mieszkanie za 8, to tak naprawdę jedno jest tanie, drugie jest drogie. I niektórzy tego nie widzą, albo więc trzeba popatrzeć, jaka jest funkcja, jakie jest piętro, jaka jest lokalizacja i to wszystko zestawić w pewnej analizie, która to jest... jeszcze Cię zepchnę dalej pod tą przepaść. Mm-hmm. Kupować czy nie? Kupować. A no właśnie. Kupować, A jak wiele osób mówi tak, kurczę, no jeżeli ten rynek się sypie, mm-hmm. kredyty drogie, dużo ludzi odpuści, ustalmy, że to mieszkanie kosztuje 8 tysięcy w Lublinie, przyzwoite, które można kupić. Tak. A jak będą po 6? No i właśnie, teraz pytanie, kto będzie miał problemy w związku z tym, co się dzieje? Przede wszystkim firmy budowlane dzisiaj mają, w listopadzie widziałem raport, jest 70% mniej zamówień. Dlaczego? Deweloperzy ograniczyli podaż mieszkań. Czy deweloper, który budował kiedyś 5 bloków, teraz buduje 1-2 bloki, de facto czy on zbankrutuje? Nie. On jest po parunastu tłustych latach, on ma zasoby, on ma gotówkę, on ma inwestycję, która dzisiaj, jutro, za rok będzie kończył, on już ma większość sprzedaną. No pytanie, czy jemu opłaca się sprzedawać na stracie? Nie opłaca mu się, ale on nie musi tego robić. No właśnie. Teraz deweloperzy, którzy mają łeb na karku, a większość takich jest, oni mają opcję, na przykład, jak ja teraz buduję blok, buduję 60 mieszkań, to ja mam 3 lata na to, żeby coś z tym zrobić. Wystarczy, że sprzedam połowę i już mam koszty pokryte. A drugą połowę mogę jeszcze 3 lata czekać. No bo przy inflacji 17%, jeżeli skaszujesz mieszkanie za 300 tysięcy złotych i nic nie zrobisz, tak, to za rok będziesz miał 250. Tak. Dlatego, no i teraz chcesz tak zrobić? Dlatego na pewno będzie kilku deweloperów, kilka procent osób, które mogą powiedzieć, okej, trochę sprzedam taniej, bo mi potrzeba, bo mam takie założenia. Co to znaczy trochę? 2% czy 20%? Ale to będą jednostkowe rzeczy. Tak samo jak będą ludzie, którzy są zdeterminowani i nie będą stać ich na kredyt, więc sprzedadzą to taniej niż na przykład jeszcze pół roku temu, ale to będą jednostki, które nie zmienią całego oblicza rynku. Oni jakby nie są marginalne. Osoby, które są niewypłacalne, to jest jakby mały margines. I najbardziej na tym rynku, czyli mamy kryzys, który nie jest wywołany przez rynek nieruchomości, tylko przez gospodarkę, ceny paliw. Przez kryzys pieniądza. Kryzys dodruk pieniądza, jakby dużo podaż i jakby mamy 1/3 więcej gotówki w obiegu niż mieliśmy jeszcze 2-3 lata temu, więc to jest powód. Nie tam, że stopy były niskie, to jest element malutki tak naprawdę tego. Dzisiaj firmy budowlane będą miały problem i to wiem, jestem tego przekonany. Czy deweloperzy i właściciele mieszkań będą mieli problem? Teraz popatrz sobie. Większość mieszkań w Polsce jest kupionych za gotówkę. I teraz druga... Jest kupowany, bym nawet powiedział, bo ten proces trwa. Ale jest kupione, bo mamy w Polsce dopiero rynek kredytowy od parunastu, 20 paru lat, a de facto mieszkań nie powstało razy 5. Tylko powstała jakaś tam ilość, ułamek tego, co mamy. Z tej części, która powstała, część była nakupowana na kredyt. Teraz mamy, nie wiem, już nie pamiętam, ułamek, mamy część mieszkań w kredycie, ale to nigdy nie jest 100% w kredycie, tylko to jest albo połowa. Jak ktoś brał 10 lat temu kredyt, to dzisiaj ma 1/4 wartości tego kredytu na hipotece, więc on w ogóle ma luźną gumę. Ale ci, co kupowali rok, 2-3 lata temu pod korek, licząc, że będą zarabiali więcej, że dostaną awans albo nie mając poduszki finansowej. Licząc, że kredyt będzie wciąż tani. To oni dzisiaj mogą mieć dzisiaj tarapaty i będą musieli po prostu nie pojechać na wakacje, nie pójść do restauracji i dołożyć na tą ratę kredytową i te 2-3 może lata, które są, były ciężkie, będą musieli po prostu zacisnąć pasa. Natomiast to nie będzie tak, że wszyscy nagle sprzedają mieszkania, bo ludzie traktują w Polsce mieszkania jako coś takiego, jako dobro pierwszego rzędu i nam zabierali Niemcy, wojna była, prawda, zabierali nam te nieruchomości, więc mamy taki kompleks, że musimy po prostu mieć swoją własność. W odróżnieniu od krajów zachodu, które leasingują, które wynajmują, które mają gdzieś, to jest ich, są bardziej mobilni, więc my jesteśmy innym narodem i ja nie podejrzewam, żeby to spowodowało jakby zapaść, tak? Czyli właściciele mieszkań i deweloperzy
w większości, w tej całej masie, oni dzisiaj mają dobre karty, bo proszę, ja jestem deweloperem, mogę, ja to ja decyduję o tym, czy daję pracę. Ja po prostu będę mniej produkował. Najwyżej mogę zwolnić, mam zespół, nie wiem, 30-osobowy w swoim biurze deweloperskim i mogę zwolnić 10 osób, bo później za 2 lata ich znowu zatrudnię, jak będzie produkcja szła nowa. Jestem elastyczny, ale na przykład firma produkcyjna, ona już nie końca jest taka elastyczna jak deweloper. Bo deweloper mówi stop, nie realizuje projektów, wstrzymuje się, są czasy niepewne, jestem zarobiony, robię to małą łyżką. Osoba, która chciała sprzedać mieszkanie dzisiaj, dostała w spadku, kupiła kiedyś, powie, ok, to nie jest dobry czas, czekam jeszcze, bo nie mam noża na gardle, a ten nóż na gardle ma tylko ułameczek ludzi i oni mogą spowodować, że będzie troszkę okazji, a tak samo jak się spodziewaliśmy po frankowiczach wysypu okazji, tak samo jak po COVID-zie się spodziewaliśmy wysypu okazji, no nie było. A jest wręcz odwrotnie, ale czy możesz z czystym sumieniem powiedzieć, że w perspektywie 10-20 lat, nawet przy zakupie dzisiaj za 8-10 tysięcy złotych, że taniej po prostu nie będzie? Tak, i jakby ludzie też nie rozumieją. Czy tak przewidujesz? Moim zdaniem w perspektywie tak. I jakby dzisiaj nie jest tylko dobry czas, żeby kupować, bo można przebierać, można nie kupuje się dzisiaj co jest, tylko kupuje się co się chce kupić, tak? A dwa, że finansowanie dzisiaj oczywiście nie jest tak dostępne, ale jeżeli ktoś ma te możliwości, to dzisiaj ma najniższą marżę, jaka może być, bo banki dzisiaj stoją pod ścianą. Jak możesz tak mówić w ogóle? Najniższą marżę, kredyty po 10%. Marża, ale marża jest czymś innym niż... ale koszt kredytu 10%. Koszt kredytu 10%, ale to nie będzie trwało wiecznie. I teraz nie bierzemy zafiksowanych kredytów, tylko możemy głównie brać, albo się opłaca w tym momencie brać na zmiennej stale, na zmiennej stopie procentowej. Kiedy za rok, dwa stopy się obniżą, wrócimy do normalności, będziemy zapomnimy o tym, jak było ciężko przez te 2 lata i będziemy mieli najniższe procentowanie na rynku. Jak będzie najniższe na rynku, to ceny pójdą nieruchomości w górę, bo ludzie będą chcieli znowu je kupować. I teraz pytanie. Popatrz sobie, od paru miesięcy wiele osób wstrzymało się z zakupem mieszkań. To nie znaczy, że ci ludzie, oni już nie chcą kupić, bo się obrazili, już całe życie będą wynajmowali. Oni dalej chcą, oni czekają w przebiegach, w blokach startowych, czekają po pierwsze, aż media zaczną mówić, że już ceny nie będą spadały, tak, bo wszyscy mówią, że będą spadały, aż będzie dostępność kredytów i aż nie będzie można tego kupić, wtedy oni będą to chcieli kupić. Bo taka jest sytuacja, że dzisiaj, skoro deweloper za 2 lata planuje 40% produkcji, tego co było do tej pory, to za te 2 lata się ludzie obudzą, za 1,5 roku, będą chcieli kupić, to nie będzie co. Bo dzisiaj mamy 6% dostępnych gotowych mieszkań deweloperów. To jest rekordowa niska liczba w stosunku do paru ostatnich lat. Ja pamiętam w 2019 roku ludzie mówili, że jest kryzys, ceny pójdą, jest bańka na rynku nieruchomości, ceny pójdą w dół i tak dalej. No gdzie jesteśmy w cenach od 2019 roku? Ja mówiłem, patrzcie sobie na wykresy, tu żadnej bańki nie widać, tak? I dzisiaj tak paradoksalnie jest dużo głośniej, się mówi o bańce, o kryzysie, ale jak spojrzymy na wykresy, dalej nie widać, żeby to był jakiś wielki szczyt. Poza tym w tamtym kryzysie nieruchomości, w pewnym sensie w Stanach, były powodem kryzysu. Dzisiaj to jest branża każda inna, która dostanie w pewnym sensie rykoszetem, będzie tu pewne spowolnienie, ale to nie jest powód kryzysu. Powód jest całkowicie inny i tak samo jak każda inna i spożywcza branża i ta i inna, będzie tym dotknięta, więc będzie pewnie ciężej, ale ja się cieszę. Bo kryzys daje nowe szanse. I teraz nie można tego złego kryzysu zmarnować, jak powiedział Churchill. I ja na przykład widzę, że jest dużo okazji dzięki temu. Nie, że będzie taniej, ale popatrz sobie. Jest kryzys, mamy inflację i na przykład jak można dzisiaj kupować mieszkania? Można kupować w takim systemie, że dzisiaj ktoś nie może ich sprzedać, wynająć je z opcją odkupu po stałej cenie, którą mamy zafiksowaną dzisiaj. Czyli umawiasz się z kimś, że mieszkanie, on chce 290, ty mu dajesz 300, ale mówisz, że w ciągu 7 lat powiesz mu, sprawdzam i mogę kupić. Ale przez ten czas będziesz mu płacił za wynajem, troszkę mniej, możesz go podnająć tak naprawdę i masz tak naprawdę zafiksowaną cenę i za te 5-7 lat ceny będą po 400, po 450, odkupujesz i kaszujesz zysk, tak? I takie dzisiaj opcje są, których jeszcze rok temu właściciel by nigdy nie przyjął. A może być za 10 lat tak, że statystycznego Polaka nie będzie stać nawet na myślenie o własnym mieszkaniu. Wszystko idzie w tym kierunku, żeby ci ludzie, którzy zarabiają normalnie, zarabiali po prostu mniej, albo było ich stać na mniej kromek chleba, na mniej litrów paliwa, na albo inaczej. Z drugiej strony... Wiesz, dlaczego prowadzi inflacja? Bo tak przerwę jeszcze tylko na sekundkę, bo żebyś dociągnął myśl. Na tej całej Kubie, którą odwiedziliśmy, teraz jest tak, że masz przy sobie dużo pieniędzy, za które nic nie możesz kupić. Albo nie ma towaru, albo ten towar jest droższy niż te pieniążki, które ci, te papierki, które ci dali. Mówisz, że ta sytuacja się może nie w takiej skali, ale będzie powtarzała.
No myślę, że nie, że Kuba jest wyjątkowym przykładem. U nas, nie w takiej skali. Tak, tak. U nas może być tak, że dzisiaj na przykład kosztuje mieszkanie 120, 130, 140 pensji w Warszawie na przykład. Natomiast może by kosztować 200. I teraz nieważne, ile będzie kosztowało, czy 300, czy za chwilę będzie 600, bo to musimy odnieść bardziej od możliwości nabywczych Polaków, bo ciekawe jest to, kto napompował ten rynek. Nie fliperzy, nie deweloperzy, tylko prawdziwy, szczery, realny popyt wynikający ze wzrostu gospodarczego. Oczywiście z dodruku pieniądza też, ale my się wzbogaciliśmy. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy sprytniejsi, produkujemy więcej, jesteśmy narodem, który tworzy więcej, więc ma większe bogactwo, pracuje bardzo ciężko. Na tle krajów europejskich no to są wszyscy lenie, my jesteśmy pracowici, tak? Więc jakby to bogactwo i te wzrosty wynagrodzeń wynikają nie tylko z dodruku, ale też i z pracowitości, więc my się wzbogaciliśmy w pewnym sensie i w związku z tym kupowaliśmy, był popyt naturalny. To nie jest tak, że przyjechał szejk z Dubaju, czy przyjechał Azjaci, jak w Londynie, czy w Rosji, z Rosji, rozwalili ten rynek, bo zapchali dolarem, który był znikąd i napompowali tego balonik taki, tak? Nie, to byli nasi rodowici Polacy, którzy zarabiali coraz więcej, więc chcieli więcej kupować i tak naprawdę popyt był duży i ten popyt spowodował to. Między innymi kosztem materiałów, czyli jakby to nie był popyt oderwany od niczego, tylko też nie można, bo już nie można dzisiaj kupić, wybudować takiej cenie, jakiej dwa lata temu kupowaliśmy. Więc jakby mały jest potencjał. Czyli żadnej bańki nie ma. Mówisz, że ceny wynikają z naturalnego wzrostu zamożności Polaków, też. Z naturalnego popytu. Tak? I z kosztów budowy też, jakby, które dzisiaj dużo się u nas budowało i te koszty dzisiaj już są wysokie. Skąd ta nagonka w mediach o tej bańce? Myślę, że to jest pobożne życzenie. Poza tym wiele osób chciałoby kupić mieszkanie. I tylko czeka na to, i tylko czeka na te nagłówki, na te artykuły. Wielu dziennikarzy pisze, że to jest bańka, że to wszystko jest napompowane, że jest drogo. Oczywiście, jak patrzysz, że kiedyś jest po 10, było za 5, to się wydaje dużo. Ale jak spojrzysz na to z perspektywy jakby szerszej i na 30 lat, 100 lat do tyłu, to ta wartość nieruchomości nigdy nie była groszowa. Nigdy nie mogłeś kupić sobie za jedną pensję, nie wiem, 10 metrów mieszkania. Nie, nigdy. Więc nawet jeżeli te ceny realnie nie pójdą w górę, to utrzymają tak jak trochę jak złoto, utrzymają wartość pieniądza, tak, żeby wartość nabywczą. Daniel, masz dużo wiedzy, mówisz, że zaczynasz widzieć okazję, przestajesz flipować, no bo to się pewnie coraz mniej opłaca. Mhm. Masz 80 najemców, piękny wynik i jeszcze budujesz. Jakie są Twoje plany inwestycyjne teraz na najbliższe 2 lata? Co zrobi Daniel Siwiec ze swoją wiedzą, ze swoimi pieniędzmi i z rynkiem, który można wykorzystać? Ja myślę, że ten czas to jest... Ja u siebie w firmie postawiłem na poukładanie procesów, na pewną na taką... Ja uważam, że jak jest spadek koniunktury, to nie należy wrzucać szóstki i tam siódmego biegu, tylko czasem trzeba zrobić jeden krok do tyłu, żeby zrobić duży do przodu. I ja postanowiłem, jakby ja cały czas edukuję ludzi, pokazuję im narzędzia, ale w tym całym biegu, w tej dobrej koniunkturze, gdzie brałem maksa z rynku, zapominałem też o tym, żeby samemu się rozwijać. Jakby nie czuję, że się nie rozwinięty, natomiast czuję, że też, żeby uczyć innych, też cały czas musisz iść do przodu i jakby robić cały czas krok przed nimi. Dlatego ja ten rok przyszły planuję samemu zainwestować w szkolenia, w edukację, też mam wiele wyjazdów zagranicznych na różne kursy czy seminaria, żeby jeszcze bardziej się zainspirować. To, co Ty też robisz, prawda? Czyli inspirujesz, robisz konferencje, to ja na takie same konferencje też zamierzam jeździć za granicę od ludzi, którzy są 30 lat w tym biznesie, 40 lat w tym biznesie, mają jeszcze większą perspektywę i zamierzam po pierwsze nie zwiększam skali, to nie jest moment, żeby 2-3-krotnie zwiększać skalę w tym biznesie. To jest moment na to, żeby siąść, zobaczyć procedury, checklisty, wszystko poukładać i przygotować solidny fundament na to, żeby na przykład za rok, jak to ruszy, tak naprawdę, to żeby mieć fundamenty, żeby móc 2-3 razy zwiększyć skalę. Ale co, mieć 2 razy więcej najemców? Albo wyciągać większe marże jeszcze. Czyli po prostu mieć lepiej poukładany biznes, bo jak się zbyt szybko rozwija, to się rozwija chaotycznie. Ja dzisiaj to układam, cały czas go robię w takiej skali, jakiej robię, nie zmniejszam jej w ogóle, ale też jej nie rozpędzam. I teraz, jeśli ktoś się pyta, czy to jest dobry moment, to jest dobry moment na to, żeby wejść w to, wyedukować się, przygotować się, posprawdzać. Jak się teraz na tym nauczysz, to wszystko inne będzie proste. Jest taka zasada, którą ja sobie cały czas przypominam i ona też mnie dotyczy, że jeżeli robisz
trudne rzeczy, twoje życie będzie łatwe. Jeżeli robisz łatwe rzeczy, twoje życie będzie trudne. I cały czas, dzisiaj jest czas, żeby robić te trudne rzeczy. Jak ja się nauczyłem robić mieszkania zadłużone, z komornikami, od tego zaczynałem, to była moja pierwsze mieszkania, to później wszystko już było bajeczne, proste. A to jest, tak naprawdę wystarczy mieć formułę do tego, schemat i można łatwo, bezpiecznie kupować mieszkanie. Czyli jaką lekcję możemy wyciągnąć z tego, co powiedziałeś, żeby teraz niespecjalnie przeinwestowywać, niespecjalnie się podniecać, tylko okrzepnąć, tak, zainwestować w siebie, obserwować, tak, i czekać na okazję, tak? Czekać na takie inwestycje, z których będziemy zadowoleni najbardziej. Ja bym nie czekał na okazję, bo żeby znaleźć okazję, trzeba być na rynku i polować na tę okazję, trzeba składać oferty, trzeba być zuchwałym, w pewnym sensie trzeba się nie wstydzić i trzeba być na rynku. I teraz dopiero wtedy, kiedy wejdzie Ci naprawdę dobry deal, dopiero wtedy wchodzić. Ale jeżeli ktoś będzie czekał i za rok będzie na przykład wystrzał rynku nieruchomości, to zanim on to ogarnie, co się wydarzyło, to inni tacy jak ja już go przegonią. Tak, więc jakby trzeba teraz być przygotowany, teraz się przygotować i teraz, jeżeli kupisz to... To co możesz zrobić? Z czego mówisz, że chcesz się przygotowywać, chcesz być lepszym inwestorem, lepszym biznesmenem? W czym? Mhm. Przede wszystkim... Czego ci brakuje? O, właśnie, to jest dobre pytanie. Przede wszystkim jeszcze bardziej balansować między pracą, życiem, rodziną i jakby tą taką strukturą, tak? Czyli żeby układać to, trochę zmniejszyć ilość firm, oddelegować na przykład. Ja dzisiaj zatrudniłem u siebie prezesa w swojej firmie, który zdejmuje ze mnie obowiązki, tak? Zdejmuje ze mnie obowiązki, żebym ja mógł patrzeć bardziej z perspektywy lotu ptaka i zarządzać firmą, pracować nad firmą, a nie w firmie, a z rzeczami typu wypłaty, nie wiem, zamawianie jakichś rzeczy w jakimś limicie kwotowym. On się tym zajmuje, tym po prostu, żebym ja zajmował się tylko pracą nad tym biznesem. I to są takie procesy, które ja wdrażam, które to jest świetny czas na to. A jaki to jest biznes? Mówimy o deweloperce, czy o rentierce, czy o szkoleniach? Dzisiaj, jak go wziąłem do wszystkich moich biznesów, czyli jest między mną a moimi pracownikami, a nawet między moimi wspólnikami. Żeby jak są tematy z moimi wspólnikami, żeby on nawet też przegadywał z nimi, żebym ja tylko dostał do decyzji pewne rzeczy. Więc dzisiaj to jest, no ja mam biznes, ale ci, co chcą wejść, to dzisiaj, jeżeli dzisiaj wejdą, dzisiaj się nauczą tego, to będą za chwilę gotowi, kiedy tak naprawdę będziemy wrzucali drugi bieg. To co dalej? Co dalej? Budowlanka? Dzisiaj naprawdę z mojej perspektywy, ja nie jestem budowlańcem, ja jestem deweloperem, ja zamawiam budowlańców, o wiele lepiej się z nimi rozmawia. Oni mają dzisiaj czas, oni dzisiaj chcą rozmawiać, oni dzisiaj może, to nie jest tak, że ja dzisiaj wyduszę od nich połowę ceny, czy połowę stawki. Ja dzisiaj po pierwsze mam dostępne materiały, po drugie mam dostępny tych ludzi i łatwiej się kontraktuje. I to nie jest tak, że za pół ceny ich weźmiesz, bo ci, którzy nie będą mieli pracy, albo nie będzie pracy, to nie będą pracowali za pół darmo, bo niestety Polacy jak zarabiają 30 zł, za 15 nie pójdą, bo honor nie pozwoli, wolą siedzieć w domu. Oni po prostu przejdą do innej branży albo wejdą za granicę. Po prostu to się, jak naturalnie ci ludzie, branża je zassała z rynku, czy nawet z zagranicy, niektórzy wrócili do Polski, bo było dobrze, to tak samo łatwo teraz elastycznie zostanie tylko taki trzon, co po prostu jest, on ma zawsze, ci najlepsi budowlańcy, najlepsi wykonawcy, oni zawsze w najgorszych czasach będą mieli robotę, tak? I ci najgorsi po prostu rynek wyselekcjonuje, rynek lubi próżni, wyselekcjonuje tych najgorszych, odpali ich po prostu, tak samo jak jest z inwestorami, tak samo jest w innych branżach, ci, którzy są najmniej pokładani, dani na najgorzej liczą koszty, robili to po prostu na YOLO, byle wyszło, to dzisiaj jak się nie przeorganizują, nie zmienią, nie dopasują, to będą mieli problemy. Czyli co, traktujesz ten moment w tej chwili jako okres przejściowy. Tak. Nie wiadomo, czy czasy będą trudniejsze, bo może tak być, czy może będą takie czasy, jak spadną stopy procentowe i rzeczywiście ta opinia publiczna dostanie trochę wiatru w żagle, że jednak nie jest to koniec świata, tylko idziemy na zakupy, że rynek może wystrzelić, tak, po raz kolejny w powietrze. I tak samo było w pandemii. Też myśleliśmy, że jest koniec świata, że rynek się zawali, że nie ma kto budować, że w ogóle będzie, umrzemy wszyscy. A się okazało, że w czerwcu, lipcu po 2020 roku wszystko ruszyło. Ludzie zobaczyli, że mają pracę, mają pensję, rzucili się na nie mieszkania, bo przez parę miesięcy wstrzymywali się. Dzisiaj mamy sytuację, że to nie będzie parę miesięcy, ale może nawet paręnaście miesięcy wstrzymywania się, lęku o to, czy, bo jak mają ludzie kupować w takim tempie jak kiedyś, jak media cały czas ich straszą, że za chwilę będzie kryzys i ceny spadną. I dzisiaj no, nieruchomości uważam, że są zdrowe, że dzisiaj poziomy, nawet bank UBS, który robi raport dla całego świata, że ocenia dzisiaj Warszawę jako najmniej ryzykowną stolicę w swoim raporcie pod kątem ryzyka banki na rynku. Dlaczego my się tak boimy, powiedz? Czy może jest za dużo strachu w strachu? Myślę, że za dużo strachu. Tak? To czego się bać, powiedz? A inflacji się bać? To, że pokój w hotelu w Warszawie kosztuje 1000 zł, najprostszy? Mhm. Może nie najprostszy, ale byliśmy na ostatniej na konferencji, no to już jest przegięcie.
to tyle kosztuje, tylko że ta złotówka nie jest tyle warta, co była wcześniej, prawda? Czyli przyzwyczajać się do tego? No myślę, że... Że za prąd płaciłeś 400 zł, a płacisz 1000? Lepiej skupić się nie na kosztach, ale skupić się na przychodach, czyli myśleć w kategorii nie jak zaoszczędzić, oczywiście oszczędzać, optymalizować, ale jak będziesz za dużo czasu, czyli cały dzień myślał, jak zejść z kosztów, to nie zarobisz pieniędzy i nie, ucieknie ci przychody, ci uciekną. Więc oczywiście optymalizować, ale 90% czasu skupić się na zarobieniu pieniędzy, a nie na optymalizacji. Czyli inflację potraktować jako specyficzny podatek? Jako podatek. Ale nie myśleć wstecz, się, tylko nauczyć, myśleć do przodu. Tak, dokładnie. Nauczyć się z nim żyć, nauczyć się jak po prostu można nie patrzeć na to, a nie cały czas się przejmować, że wszystko jest droższe. Daniel, trudne pytanie. Czy widzisz dzisiaj lepszą inwestycję niż nieruchomość? Dla statystycznego zjadacza chleba, kogoś, kto pracuje na etacie, stomatologa, kogoś, kto ma oszczędności, kogoś, kto chce zabezpieczyć sobie tyłek to na przyszłość. Dla zwykłej osoby jest jedna, którą zawsze uważałem, że jest najlepsza, to jest inwestycja w samego siebie. Ale to już tak oprócz... Tak, ale to nie muszą być drogie kursy, to wystarczy książka, jakby coś, co ci przyniesie w przyszłości zysk. Ale wiesz, jak ktoś ma dzisiaj 52 lata i sobie ogląda ciebie i ty mówisz, kup pan książkę, coś pan zabezpieczysz, zejdźmy na ziemię. Mówimy o kapitałowych inwestycjach. Okay. Masz uzbierane 300 tysięcy złotych, masz 50 lat albo tak jak już niektórzy, twoi koledzy 40 nawet. Przyjmijmy. To i nie masz oszczędności, nie masz, przepraszam, żadnych inwestycji, ale masz coś uzbierane. To jest paradoks w tej chwili wielu ludzi, którzy pracowali na swoje oszczędności i te oszczędności im topnieją. W oczach topnieją, na kontach. Masz 300. Co zrobić? To przyjmijmy założenie, że ta osoba nie ma nic, nie ma żadnych innych aktywów. Tak, nie ma nic, ma 300 tysięcy. Ma, załóżmy, gdzie mieszkać, ma mieszkanie, tak. I teraz jak je zainwestować? I moim zdaniem warto było ten koszyk, nieważne czy ma 100, 300 czy milion, podzielić na różne aktywa. I głównym aktywem to by były nieruchomości, czyli na przykład te 2/3, czyli te 200 tysięcy, wsadziłbym nieruchomość. I teraz albo ją kupił za te pieniądze, można jeszcze w Polsce znaleźć jakby w dużym mieście mieszkanie za 200, kawalerkę za 200 tysięcy, czy na Śląsku, czy jak poszukasz, to i w Łodzi znajdziesz, i to nie jest jakiś wielki problem, tak? Można znaleźć coś, co będzie realnie przynosiło 1000–1500 zysku, a tą resztę to bym podzielił między złoto, dewizy i ja bym jeszcze nakupił tego bitcoina, tak? Czyli z tych 300 tysięcy, pomyśl sobie, ile możesz stracić realnie, to tyle, czy to jest 10 tysięcy mentalnie, czy 20, to jednak kupiłbym tego bitcoina, żeby generalnie go mieć, ale na tyle za małe pieniądze, że jak on by się zjechał do zera, to generalnie, żeby nie było lamentu i patrzu, że pieniądze życia, czy rodzinne pieniądze zainwestowałeś. To więc... Ale 2/3 w cegły pustaki, w nieruchomości. 2/3 w to, reszta w złoto, czyli złote uncje monety, w jakieś dolary. Ile kosztuje uncja dzisiaj? A wiem. No ile? 8200, 8300. Tak. A w skupie, wiesz, ile kosztuje uncja? Ile? 8150. O. Więc, a to wytłumacz, powiedz, jakbyś interpretował to, że to są ceny sprzed roku, a mamy inflację. Tak. I mamy taki niepokój na świecie. Bo złoto nie zawsze idzie równo z inflacją. W długim terminie idzie zawsze równo. Bo kiedyś można było kupić za 20 uncji złota, można było kupić 100 lat temu nowego Forda. I dzisiaj za 20 uncji złota to też kupisz sobie nowego Forda. Tak? Taką samą usługę dostaniesz albo produkt dostaniesz. Tak? Czyli trzyma jakąś wartość. A 500 lat temu, czy 1000 lat temu mówi się, że można było dżentelmena odziać za uncję złota i cię też za uncję złota kupisz sobie garnitur na miarę, koszulę, buty, wszystko. Tak? I to jest ta sama wartość tego pieniądza. Ale różnica jest taka, że kiedyś Ford T kosztował $400 100 lat temu. Wtedy, kiedy 20 uncji złota kosztował $400. Dzisiaj $400. Silnik do wycieraczek w Fordzie pewnie kosztuje. Nawet nie. I jeszcze, a ile kupisz uncji złota za $400 tak naprawdę, tak? No nie kupisz, na 1/4 kupisz uncji. Więc pokazuje to, że dolar w długiej terminie deprecjonuje się, jakby traci wartość, a złoto ją przechowuje. Złoto to nie jest coś, na czym zarabiamy, nie? Tylko to jest coś, co przetrzymuje wartość tego pieniądza i wiem, że bardziej niż dolar tak naprawdę, bo złotówka też ją warto mieć, jakby też mieć warte pieniądze jakieś na ruchy. Natomiast i poduszkę finansową, bo taka osoba, która dzisiaj pracuje, ma 300 tysięcy, jutro może tej pracy nie mieć.
i warto ją mieć. I to złoto nie jest inwestycją, że zarobimy na tym, tylko jest poduszką, tak samo jak pieniądze, dolary na koncie, złotówki na koncie. Gdybyś chciał sprzedać, na przykład kupujesz dzisiaj złoto za 8200, 8300 i sprzedajesz za 850 w tym samym czasie, więc to jest 2-3% jest tego, tej różnicy i to jest jakby cena przewalutowania, można powiedzieć. Czyli 2/3 nieruchomości, 1/6 złoto, 1/6 bitcoin. Nawet nie, jakbym powiedział z tej stówki, którą zostawiamy, to bym w złoto wrzucił jakieś, nie wiem, 40 tysięcy, 10-20 tego bitcoina, a resztę bym trzymał w gotówce, w walucie, trochę w złoto. Euro czy w dolarze? Bardziej w dolarze. Tak, no to jakby nie ma jakby, dolar jest niepewny, chociaż na bardziej pewny. Tak, i dzisiaj euro oczywiście to jest podobne, no przy takich małych pieniądzach to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Natomiast jeżeli byśmy mówili o większych pieniądzach, to już trochę inaczej bym ten koszyk rozłożył, tak? Bo jeżeli miałbyś na 5 mieszkań, to bym Ci radził, żebyś kupił, załóżmy, nie 5 mieszkań w Polsce czy w jednym mieście, tylko kupił 4 mieszkania w Polsce i jedno za granicą. 4 mieszkania w Polsce i jedno za granicą. Jeżeli masz 10 mieszkań, to 2 za granicą. I ja na przykład nie mam zbyt wiele mieszkań jeszcze za granicą. Mam już jakieś, kupiłem sobie i zamierzam dalej kupować. Natomiast chcę dojść do sytuacji, w której mam 20% za granicą, 80% w Polsce. Polska jest świetnym krajem do życia. Jest tutaj względnie bezpiecznie. Fajni ludzie, jakby. Co można mówić o rządzących, to można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest sprytny, ma łeb na karku, to się lepiej żyje niż wcześniej. I jakby ja jakby oczywiście denerwuję mnie mnóstwo rzeczy, natomiast to jest mój kraj, moja ojczyzna, mój język, tu mi jest najlepiej, więc 80% kapitału mam tutaj, ale w razie co, mam tak naprawdę koszyki poza geograficznym terenem Polski, bo ja jakby wojny się nie boję. Wiem, że bardziej pewne niż wojna, wiesz, to będzie, że za chwilę środki, które możesz sobie przelać na konto za granicą, jutro być może nie będziesz mógł tego zrobić bez podatku. Czy to będzie 20%, czy 50%, być może nie będzie takiej możliwości, bo wszystko będzie tak szczelne, ten cały system, że będziesz chciał kupić mieszkanie w Hiszpanii, czy w Dubaju, gdziekolwiek, to albo będziesz to, nie wiem, łykał diamenty i je przenosił i później sprzedawał, albo po prostu będziesz musiał przetransferować realne, prawdziwe, legalne pieniądze i zabiorą Ci z tego połowę. Dlatego dzisiaj jest jeszcze moment, że system jest jeszcze nieszczelny. Nawet jeżeli jest szczelny, to masz legalne pieniądze, przelewasz je gdzie chcesz, to jest twoja wola i za chwilę gotówka zniknie i dopiero wtedy będzie, niektórzy się obudzą i będą myśleli o zabezpieczeniu. Kompleksowe szkolenie z inwestowania w nieruchomości na rynku wtórnym oraz pierwotnym. Warsztaty inwestowania w nieruchomości Wojciecha Orzechowskiego. Wejdź na stronę wivn.pl i zostaw do siebie kontakt. Zabezpieczony jesteś, widzę, na wszelkie warianty, na wszystkie możliwości. Biznesów kilka prowadzisz równolegle. Finansowo jesteś chyba spełnionym człowiekiem. Tak, tak. Finansowo jestem spełniony i dobrze. Ja bym przeszedł do konsumpcji. Okej. Do wątku numer, moi drodzy, dwa. Byłeś, Daniel, w zeszłym roku na kilku eventach. Byłeś w Bieszczadach, byłeś na Mazurach, a nawet wybraliśmy się razem z aktywnymi rentierami na Seszele. Na tych Seszelach wspominałeś o samochodzie, który nazywa się Lamborghini Urus. Coś tam mówiłem. Przeokrutnie drogi samochód, przeokrutnie mocny samochód. Chciałem teraz powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze o marzeniach, pogadać o celach, marzeniach i tak dalej, ale po drugie jeszcze, drugi wątek to marzenia czy możliwości, które odbierają sobie ludzie, których najbardziej na te marzenia stać. Twoje doświadczenia, powiedz mi proszę, zakupowe, no bo zakup auta za 1,5 miliona w wieku lat... 34. W wieku lat 34, myślałem, że jesteś starszy. Czyli auto za 1,5 bani w wieku lat 34. Jak ocenia w sumie młody człowiek ten rynek dóbr luksusowych w oparciu o Twoje doświadczenia z kolegami młodszymi i starszymi? Bo wiesz, tak, do czego piję. Są ludzie lat 50, 60, którzy, dla których jesteś kosmitą decyzyjnie, jeśli chodzi o tę zabawkę. Czego się nauczyłeś o sobie i o Polakach i o tej transakcji przez ostatnie kilka miesięcy? Ja myślę, że może jeszcze... Jak to w ogóle jest kupić auto za 1,5 bani za gotówkę? To jest wielka satysfakcja, jakby wielki dzień w życiu. Chcę Ci pogratulować. Okej. Natomiast jestem ciekawy. Dzięki. Co w tej głowie się zadziało? To ja mogę powiedzieć na samym początku, jak kupiłem pierwszy mój taki drogi samochód, bo na początku miałem tam, na początku, no jeszcze tam, nie wiem, 7 lat temu miałem Infiniti za tam 150 tysięcy, to już było dużo wtedy dla mnie. Ale wtedy od razu przysiadłem się w 2017 roku na Panamerę, która kosztowała około 500 000 złotych. Też nie mało. 5 lat temu to były inne pieniądze, umówmy się, prawda? Natomiast to jest coraz, te samochody są coraz tańsze, bo 10 lat temu Panamera kosztowała też 500 000 złotych.
Więc to było 10 lat temu dwa razy więcej. Mhm. Ile więcej mieszkań trzeba było kupić, dać za taki samochód. Ale pamiętam, jaki miałem w głowie mętlik. Po pierwsze, myślałem, co powiedzą pracownicy. Pomyślą sobie, że to za ich pieniądze, że powinien mi płacić więcej, skoro mam tyle pieniędzy, że to. Co powiedzą moi kontrahenci? Na przykład, co powiedzą moi wspólnicy, inwestorzy, na przykład, tak? Może pomyślę sobie, że kupię taki drugi samochód, to już mu odwaliło, tak? I miałem taki, mnóstwo takich myśli w głowie, a na końcu myślałem, widziałem zwiastun tego samochodu dwa lata wcześniej, myślałem o nim, marzyłem, kupowałem sobie różne zabawki, plakaty, widziałem, jakby oglądałem wszystkie filmiki z nim i dwa lata dojrzewałem do tego, żeby go kupić mentalnie. Finansowo mogłem kupić w każdej chwili za gotówkę, ale mentalnie i jakby przepracowałem sobie, że ludzie mi nie zazdrościli, że oczywiście będzie jakaś tam jednostka zawsze, 1%, 0,5%. A kto ci zazdrościł pana Mery? Tak naprawdę to nikt. Może jakiś sąsiad? Tak naprawdę w głowie miałem tych ludzi, którzy nigdy mi tego nie powiedzieli. I to był największy problem, który mnie hamował. W końcu dojrzałem do tego, parę osób bliskich mi powiedziało, słuchaj, skoro cię stać, to nie zmienia twojego budżetu, nie zmienia, nie sprzedajesz mieszkań, nie wiem, kupujesz to z pieniędzy, które zarobiłeś, to kup. A była frajda? Była mega frajda. To były wielkie emocje i była frajda. I to już był jakiś pierwszy krok, więc już do Lambo już było bliżej. Mhm. Natomiast ja bym tego samochodu nigdy nie kupił, gdyby nie mój kolega, który na evencie samochodowym powiedział, podoba ci się? Bo wsiadłem sam, powiedziałem, wow, kosmiczny samochód. I powiedziałem, przejedź się. I dał mi się pół godziny nim przejechać na takim rajdzie. I tam było też taka pogoda jak dzisiaj, że ponuro, ślisko, więc nie mogłem za bardzo się pobawić, ale no, samo to, jak ten samochód się prowadził, jak brzmiał, jak jechał, no zakochałem się. I wtedy pomyślałem sobie, no co musiałoby się stać, żebym go kupił. To jest mnóstwo pieniędzy, miałem fajne Porsche i świetnie, no mega byłem zadowolony z niego po 5 latach, więc nie zamierzałem nic nowego kupować. I jak wracałem z tego eventu, to miałem wypadek, taki poważny, że poszedł samochód na żyletki. Na szczęście tam się nic nie stało. I tak pomyślałem sobie po 2 tygodniach, że to chyba był znak, żeby jednak, no muszę coś teraz kupić, tak? Więc zakochałem się w tym Urusie i 2 miesiące teraz dochodziłem do tej decyzji. Jakby dojrzewałem do tego i podjąłem ją, już wiedziałem, że mam pracowników takich, którzy raz, że... Gdzie był największy problem? Bo mówisz, że gotówka była, marzenie było. Mhm. To powiedz, bo to każdy z nas, może nie aż tak drogi zakup, ale każdy z nas rozważa te swoje marzenia konsumpcyjne. Mhm. Gdzie powiedz, gdzie było najtrudniej? Najtrudniej było w tym, że co chyba ludzie powiedzą, bo może to pójść w 2 strony. Może pójść to w taką stronę, że okej, okay, ma, fajnie, uczciwie pracuje, płaci podatki, legalnie zarabia, należy mu się. Ale bałem się, miałem w głowie takie myśli, że no powiedzmy, że już mu odwaliło totalnie, już odleciał, odpłynął i tak dalej. Ale czy to jest zarzut? Bo czy to jest zarzut, że się odpływa? Ja taki film ostatnio wszedłem w spodniach w ogóle gdzieś tutaj do stawu, do jakiegoś jeziora, wystrugałem łódeczkę, wbiłem tam banknocik, ta łódeczka odpłynęła. No przecież jak ktoś nie odpływa, to znaczy, że stoi na brzegu, jak ta sierota cały czas. Powiedz, co jest złego w odlecieniu, w odleceniu i w odpłynięciu? Tylko widzisz, ja jestem zwykłym człowiekiem, który... Ale każdy z nas jest zwykłym człowiekiem. Nie, bo niektórzy na przykład wychowywali się, to co ja mam dzisiaj, oni z tym dorastali. Ja dorastałem z poziomu biedy, z bloku wielkiej płyty, gdzie naprawdę nigdy nie było co jeść, tak? I ja z tego dorastałem i żeby przejść taką transformację mentalną, to mi zajęło to ileś lat. I teraz jakby to jest element tej transformacji, że ja jakby mentalnie jestem w stanie to kupić i jakby dobrze się z tym czuję. I dzisiaj widzę, że mam dużo benefitów z tego, na przykład, że ludziom się ten samochód podoba, oni się za tym patrzą. A co było nawet, że czy satysfakcja, czy zmierzenie się z jakimiś właśnie kompleksami z dzieciństwa, po prostu z biedą, czy osiągi sportowe, czy wszystko razem? Myślę, że tak, że po pierwsze, czy komfort jazdy, życia i to jest jedna rzecz. Druga sprawa, że ten samochód w pewnym sensie, to jest, powiedział mi jeden z kolega, który ma bardzo dużą firmę, no, ma majątek może 100 razy większy niż mój i który też sobie kupił. On mnie tam zaprowadził do tego salonu i mi jakby pomógł, też tak mnie zainspirował i powiedział mi, że ten samochód to jest, on wygląda jak sukces. To jest samochód człowieka sukcesu po prostu. I on sobie go kupił jako jeden z wielu, tak naprawdę. Natomiast faktycznie tak jest. Ludzie na niego patrzą i jakby on za 5 lat dalej się ludzie na niego będą patrzyli. I to jest miłe jakby, tak? To jest miłe. Często widzę, że ludzie, on stoi, ludzie sobie zdjęcia robią. To jest przyjemne. To nie jest jakieś takie problematyczne. Poza tym ten samochód jest bardzo wygodny na co dzień. Czyli po krawężnik wjedziesz, po śniegu pojedziesz, a jednocześnie jest sportowy. Także czyli żeby pojechać po śniegu, wjechać pod krawężnik, warto te
półtora miliona. Tak, tak, więc może to się nie opłaca, tak, ale warto. To się nie opłaca, ale warto i jeżeli moje życie by się dziś skończyło, jutro skończyło, to nie żałbym tej decyzji po prostu, bo co do śmierci wezmę te pieniądze. No ale ten syndrom, powiedz teraz troszeczkę, mi też pomóc, pomóż proszę chłopakom, dziewczynom, które być może obejrzą tę rozmowę. No jak się przełamywać w tych zakupach, gdzie zawsze można powiedzieć, że nie ma pieniędzy, zawsze szkoda, zawsze jest przykro, wiesz, no jest... Kolejne mieszkanie do kupienia. Jest wielu ludzi biedniejszych od nas. Tak. Wiesz, to, czy tu nie miałeś z tym problemu, że są ludzie, którzy jeżdżą tramwajem, okay. Są tacy, którzy nie mają, a nagle siwiec bierze półtorej bani, mówi, żeby pod ten krawężnik podjechać, to ja i za gotówkę. Nie będę podjeżdżał, rozumiesz, Skodą Octavią, tylko podjadę Urusem na lubelski krawężnik. Ale właśnie, to jest... Czy to jest próżność, czy to jest zuchwałość? Nie, to nie jest próżność. Jakbyś pomógł każdemu, kto... Różne gadżety są, ty jesteś tutaj fetyszystą urusowym, ale widzę, jak chłopaki kupują na przykład kolarkę za 100 tysięcy. Kiedy ta kolarka jeździ pewnie podobnie jak kolarka za 5, ale wiesz, jak masz za 100 karbonowe, tak. Jakieś widelce, bzdury i tak dalej. Albo jak ostatnio taki człowiek tuninguje motocykle, wyobraź sobie, że sprzedaje w Polsce motocykle po 700 tysięcy. I są ludzie na to. I są na to klienci, że on wydaje 700 tysięcy, wie, że jakieś tam są komponenty, jakieś wyglądy, jakieś konkursy i tak dalej. A my też marzymy jako zwykli ludzie, żeby coś takiego w danej branży posiadać. Gdzie, powiedz, się rozkodować, żeby nie było wstydu, żeby nie było przykrości, żeby wyjść poza tą swoją strefę komfortu w tym zakresie? Tak. Powiedzmy, że tak, mi by było dziwnie. Tak. Podjeżdżać pod krawężnik Urusem. Tobie już nie jest. Przeszedłeś jakiś, tak. Jakiś etap. Transformacja. I teraz co to za transformacja? Popatrz sobie, to, że zapraszaliśmy ludzi na tą wielką integrację, tak? Żeby stali się tacy przedsiębiorcami lepszymi, większymi, urośli, żeby przybywali z innymi, być może większymi, zarabiały więcej pieniędzy. I ja tak samo od paru lat, kiedy kupiłem sobie Porsche, zacząłem jeździć na eventy. Gdzie byli ludzie samochodowe. Byli ludzie bardziej zamożniejsi, mieli większe samochody, lepsze samochody i dla nich to było no big deal. I ja przebywając z nimi na parudniowej imprezie, raz, dwa, trzy razy w roku, ja zacząłem jakby być taki jak on. Jakby dla mnie to przestało być coś takiego wielkiego i to było normalność. Dla nich są ludzie, którzy kupują co roku nowego Urusa. Po prostu co roku kupują, bo ten ma już przebieg. I ja zacząłem z tym obcować i to było dla mnie normalne. Tak samo jak dla Ciebie normalne jest wydać, nie wiem, 10 tysięcy złotych jednorazowo, a są ludzie, którzy położyć na stole 10 tysięcy, to będą czuli stres. Bo to nigdy nie widzieli tyle pieniędzy. Może 10 to nie, ale 100. Tak? I są takie sytuacje, dlatego musisz z tym obcować i te eventy mi dużo pomogły. Na przykład są takie wyjazdy... Ale czy takie auto, Daniel, to jest jakaś szczepionka na przykład na taki sukces materialny, konsumpcyjny? Szczepionka, że jeżeli przejdziesz to, to tak naprawdę wchodzisz w inną strefę, że to nie jest problem, nie traktuję tego w kategorii kłopotu. Ludzie patrzą z symbolami szczególnie w Polsce i teraz tak. Jeżeli ja nie wiem, jadę do jakiejś firmy kupić działkę na przykład za 5-10 milionów złotych, prawda, i podjeżdżam Passatem albo Skodą, to ludzie oceniają Cię przez pryzmat pozorów, tak? Tego, na czym podjedziesz. Teraz potencjalnie jest większa szansa z jednej strony, że przyjeżdżając samochodem za 2 miliony mam pieniądze, żeby kupić tą działkę za 5, niż jak starym używanym samochodem. Z drugiej strony są ludzie, którzy mają inne przekonania, że ci, co jeżdżą takimi samochodami, wcale ich na to nie stać. I też jest taka opinia, ale to jest rzadsza i to raczej mówią ci, którzy nie mają tych pieniędzy, niż ci, którzy je mają realnie. Bo naprawdę, żeby kupić taki samochód w leasingu, to trzeba mieć przepływ między tam 30 a 50 tysięcy miesięcznie, żeby płacić za niego, za jego obsługę tak naprawdę, utratę wartości, więc to nie jest też ciężko nawet. Wynajem taki samochód dziennie to jest 6 tysięcy złotych, a miesięcznie około 50. Także to są takie koszty. I to w pewnym sensie pozycjonuje ciebie i jakby... Urusów jest bardzo mało, tak? I mi się zdarzyło wiele razy, że słyszałem, że to jest ten gościu, nie wiem, jak się nazywa, ale to jest ten od Urusa. Jakby ludzie gdzieś tam jakieś łatki... I teraz to czyli może być... legenda Twojego auta prześcignęła Twoją energię. Nie. Twoją legendę. Myślę, że nie. Natomiast łatwiej się robić interesy, bo to autoryzuje, bo jak ktoś jest na niskim poziomie biznesu, może opowiadać bajki, ale ten samochód pokazuje, że faktycznie no, na jakimś tam poziomie jesteś. Czy on jest leasingu, czy jest za gotówkę, to już nie ma znaczenia. Ale chodzi o to, że w pewnym sensie rozmawiasz jak równy z równym, albo czasami nawet ja widzę, że przedsiębiorca, który ma dużo więcej ode mnie, z jakiegoś powodu czuje do mnie dużo większy respekt,
mimo tego, że mój majątek jest, nie wiem, 3 razy mniejszy, ocenia mnie jako człowieka sukcesu i mój biznes sukcesu na wyżej niż samego siebie, gdzie pracował 20-30 lat więcej na to wszystko, co ma. I to jest, taka ciekawostka, natomiast... To jak się przełamać jeszcze, Daniel, na koniec? Jak się przełamać? Twoje auto, twoja historia... Człowieka bardzo zdeterminowanego, bardzo pracowitego, bardzo ambitnego. Marka samochodu, którą wybrałeś, to są w ogóle też abstrakcje, więc jesteś jak zaliczasz się do jakiegoś tam ultra promila ludzi. Natomiast często marzymy autentycznie o rowerze, o motocyklu, o kładzie, o jakimś skuterze wodnym, o jakimś normalnym samochodzie za 100-200 tysięcy złotych, ale boimy się, mówimy za rok, może za trzy, może nie teraz, bo sąsiadka. Jakąś uniwersalną radę. Tak. To dwa zdania. Jedno zdanie jest takie, że my jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy inni, bo my jesteśmy, lubimy błyszczeć, jesteśmy ekstrawertykami, lubimy kamerę, lubimy jak... Ja błyszczeć, widziałeś moje samochody? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że... Z4 moje z szybką, masz potrzebę eksponowania siebie wśród innych i jakby czujesz z tym frajdę, prawda? Ja też czuję, że tutaj mam swój kanał na YouTubie i mogę dawać wartość innym ludziom i jakby czujesz się dobrze na scenie, czujesz się dobrze, jak z niej schodzisz. Niektórzy mają z tym mega problem. Ja się, wiesz, jak stresuję? Ja też się stresuję, ale chodzi o to, że ja jadąc w takim samochodzie, czuję się w nim dobrze, ale niektórzy ludzie, introwertycy na przykład, nawet 10 takich samochodów mieli, to by nie chcieli, żeby się na nich patrzyli. Mi to sprawia przyjemność, jak ktoś macha, pokazują dzieci na przykład i robią zdjęcia. To jest frajda póki co jeszcze, tak? Mam ten samochód dopiero pół roku. Natomiast większość ludzi to by denerwowało, że woli być w cieniu i nie dla każdego jest ten samochód. Ale teraz jak się przełamać, żeby wydać pieniądze? Ja mam taką zasadę, na przykład, że ludzie nie powinni wydawać więcej na swój samochód niż jest twoja roczna pensja. Czyli zarabiasz pół bańki, kup sobie samochód maksymalnie do pół bańki, a nie zarabiasz 100 tysięcy, czyli tam po 8 ci wychodzi i kupujesz samochód za 300. Tak? I w leasingu na 10 lat i tak dalej. Czyli jeżeli te twoje motoryzacyjne czy fizyczne marzenie nie przekracza rocznego zarobku, to można kupować. Bo jakąś teorię trzeba mieć, taka jest teoria Daniela Siwca. I teraz jeżeli zarabiasz nawet 2 tysiące miesięcznie, no może 3 tysiące miesięcznie, tak? To jest, ile to jest? To jest 36 tysięcy rocznie. Tak. To też możesz kupić za to dobry samochód, ale to jest maks. Czyli możesz kupić za 20, za 15. Jeżeli zarabiasz 6 tysięcy miesięcznie, to możesz kupić za 70. I to się wszystko ładnie pokrywa. Także jakby nie zrujnujesz budżetu, jak weźmiesz w kredycie nawet, czy kupisz za oszczędności, jakby to nie jest coś nad wyraz. I teraz jeżeli ktoś zarabia milion rocznie i wydaje, na przykład skromnie żyje, to też spokojnie, jak sobie kupi raz na 3 lata, na 4 lata, jak coś dla siebie, to uważam, że nie zrujnuje jego budżetu. To jest taki, moim zdaniem, detektor, czy cię na to stać. A większość ludzi bierze w leasingi, a niektórzy mają problemy tak jak my, jesteśmy dosyć oszczędni, zauważyłem, tak? I ty, ja mam problem z wydawaniem, ja się tego uczę, pracuję nad tym, zmieniam się. A inni mają problemy z tym, że nie mogą powstrzymać wydatków, a zarobki nie nadążają. Jasne. I to jest jeszcze inny problem. Ja, Daniel, mogę jeszcze się podzielić ze swojej strony dwoma zakupami takimi dziwnymi, które kupiłem też, nabyłem parę lat temu. No taka i8, taki elektryczny samochód i motorówka, że te dobra, jedno i drugie, nie straciły na wartości, a wręcz zyskały. Czyli też ten rynek dóbr niby konsumpcyjnych, niby takich, moje to żadne luksusy, ale, no ale coś powyżej pralki i zmywarki, że to są zabawki, że paradoksalnie są swojego rodzaju skarbonką. Że wkładasz te 1,5 miliona, ale tak jak się rano zapytałem, że nawet jak będzie miał 100 tysięcy przebiegu, to pewnie ten milion złotych zawsze masz, możesz go upłynnić, spieniężyć, tak? To nie jest wydatek typu kurtka, którą gdzieś tam wyrzucę w Bitkasu, czy gdzieś kupisz za jakieś ciężkie pieniądze. Po prostu wyrzucisz albo wydasz 10 tysięcy, będzie warta 500 zł, bo nikt tego nie chce. Że jednak te kolekcjonerskie dobra luksusowe, czy dobry sprzęt, czy to będzie motocykl, czy to będzie rower, czy to będzie auto, stanowi swojego rodzaju... Mówię tutaj właśnie to o tej... To mi pomogło mentalnie się pogodzić z tym, że tyle wydałem, ale to jest iluzja w pewnym sensie, bo dzisiaj tak jest. Bo dzisiaj brakuje podzespołów, mamy po COVID-zie, mamy te łańcuchy dostaw ograniczone, ceny stali idą do góry, komponenty idą do góry, więc dlatego te stare rzeczy trzymają wartość i się trzymają. Ale w normalnym świecie ostatnie 20 lat co kupiłeś, samochód, łódkę i tak dalej, to taniało zazwyczaj, prawda? Bo nie było takiej inflacji. To w tych czasach, gdzie jest inflacja, to zyskuje na wartości. Teraz pytanie, czy zyskuje na papierze, bo pieniądz straci wartość, czy realnie na tym zarabiasz, czy możesz kupić na przykład hipotetycznie, odnosić to do złota, czy za tą łódkę kupisz dzisiaj więcej złota niż jak kupowałeś wtedy, czy więcej mieszkania niż kupowałeś wtedy. I pytanie do tych dwóch takich mierników bym się odniósł i
to pokazałoby Ci, jeżeli kupisz za łódkę dzisiaj jedno mieszkanie, a za 2-3 lata kupisz dwa mieszkania, to zarobiłeś na tej łódce, prawda? Czyli albo więcej złota kupisz za to. Nie, ja zmierzam tylko, że to nie jest do końca utrata, bo każdy biznesmen rzeczywiście chciałby, żeby ten pieniądz nie tracił tak szybko, jak to się dzieje w przypadku jakiejś najprostszej konsumpcji, nie wiem, wycieczki, odzieży, restauracji. Tak tutaj delikatnie usprawiedliwiam te wydatki motoryzacyjne. Okay. Było o nieruchomościach, było o motoryzacji. Daniel, ostatni wątek, odrobinę życia prywatnego. Ja tutaj nie wchodzę w Twoje życie prywatne, tylko chodzę w ogóle, coraz śmielej chciałbym rozmawiać o miłości. Mhm. Chciałem coraz więcej rozmawiać o kobietach. Mnie ogląda w każdym razie mój kanał 86% facetów. Wiem, z jakimi problemami się spotykają. Domyślam się, że kobiety, które oglądają mój kanał, mogą mieć ten sam problem ze swoimi połówkami. Mhm. Problem tej satysfakcji biznesowej, motoryzacyjnej w nieszczęśliwym związku. Mhm. Czyli ktoś ma w pigułę pieniędzy, ma tak. takich urusów 5, ale kobieta mówi, nie będziesz jeździł urusem, bo nie. Albo odwrotnie, że kobieta zarabia, kobieta ma spodnie w związku, ale mężczyzna mówi, ja jestem zazdrosny, po prostu do fryzjera nie pójdziesz, tam nie pójdziesz i tak dalej. No to... Czy ty odnalazłeś się na tej płaszczyźnie? Znaczy, na tej płaszczyźnie ja nigdy tutaj nie dałem się zdominować i to trzeba powiedzieć, że trzeba być niezależnym, trzeba się pytać i mieć aprobatę jakby. I tutaj jakby zawsze miałem to wsparcie. Jakby żona powiedziała, nie kupisz urusa. Mhm. No właśnie, to pytanie dlaczego tak naprawdę. Ale wiesz, że tak jest. Nie w większości być może, ale w wielu związkach jest tak, że no mówię tutaj akurat popłaczemy jako faceci dzisiaj. Chciałby chłop zainwestować w biznes, chciałby chłop coś sobie kupić. Ostatnio byłem świadkiem, że potajemnie ktoś kupił rower kolarski. No, jeszcze paragon załatwiał, że był tańszy. No to właśnie. Powiedz, gdzie jest haczyk? I teraz tutaj jest ewidentnie coś źle w relacji, że ten facet jakby źle ułożył tą relację, w sensie takim, że oddał za dużo pól kobiecie na kontrolę. Oczywiście w związku powinna być równowaga i to nie jest tak, że jedna osoba ma rządzić, ta, która zarabia więcej czy tak dalej. Więc moim zdaniem trzeba rozwijać się muszą obie osoby tak naprawdę naraz. Często jest tak, że te dwie strony widzą świat inaczej, dlatego że zbyt mało są ze sobą razem, że widzą świat inaczej, że się rozwijają, albo jedna się osoba rozwija, a druga się nie rozwija, albo się rozwija w innym kierunku. Odwrotnym tak naprawdę. Dlatego w takich dobrych związkach no to powinno być wsparcie pełne i spełnianie marzeń, jeżeli one są, jeżeli kogoś stać na to, tak? Bo może być tak, że ja przepracowałem swoją mentalnie, że sąsiedzi co powiedzą, tak? Ostatnio ja dzisiaj mieszkam w mieszkaniu wynajmowanym i sąsiedzi pode mną. Deweloper i taki rentier. Właściciel Lambo mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. I właśnie słyszałem, że... Ale od siebie wynajmujesz. Nie. Wynajmuję, buduję dom teraz, kolejny już dom. I na czas budowy sprzedałem tamten, zarobiłem kupę pieniędzy i jakby wynająłem sobie apartament w takim najfajniejszym bloku w Lublinie. I w każdym razie słyszałem sąsiedzi na tarasie, którzy też to zamorzą, też mają nową S-klasę i jakby słyszałem, że mówili... może za dużo powiedziałem teraz, może tak, ale powiedzieli coś takiego, patrz, jeżdżą Lambo, a muszą mieszkanie wynajmować, tak? W każdym razie mi to nie przeszkadza, skoro mam swoje mieszkania, ja nie mam potrzeby, żeby mieszkać chwilowo akurat u siebie. Ale wróćmy do związków jeszcze. Jak mógłbyś też, znasz poprzez wyjazdy motoryzacyjne, poprzez warsztaty, poprzez to, że spotykasz się, myślę, że z setkami facetów w wieku 25-45 lat, z tą naszą grupą docelową. Jakieś rady, jak tą przestrzeń jednak swoją zachować, jak tą decyzyjność swoją zachować, żeby nie musieć motocykla trzymać w garażu kolegi albo udowadniać żonie, że ten motocykl kosztował 1600 zł. I teraz wrócę do tego, że trzeba jechać na konferencje, jechać na różne wyjazdy, gdzie są ludzie, którzy już to mają, nawet są żoną pojechać i żeby ona zobaczyła, że to nie jest wcale oderwane od rzeczywistości, że ktoś, kto ma samochód za pół miliona, milion, to nie jest wcale jakimś kosmitą, jest normalnym gościem, który tak samo je chleb z masłem i z czymkolwiek, tak, jak i my. I on nie jest wcale jakiś oderwany, bo może być tak, że kobieta albo mężczyzna mają różne przekonania i Twoje przekonania się powoli rozwijają, bo myślisz w tym kierunku i się rozwijasz, spotkasz ludzi, ona dalej jest w miejscu, więc musisz ją zabrać ze sobą,
na taki event, czy na konferencję, żeby też rozwijała się razem z Tobą, bo inaczej Ci odleci. I za 10 lat się okaże, że nic Was nie łączy. Nie jest tak, że jeżeli ta jedna osoba jest właśnie zepchnięta na margines, albo nie może się rozwijać, czy inwestycyjnie, czy konsumpcyjnie, to właśnie ta miłość, ten związek traci. Na pewno. Zamiast się rozwijać, to działa to zupełnie odwrotnie. Tak. I nawet najlepsze związki, które były, mogą się za 10 lat rozjechać, bo po prostu się... Każdy się rozwija osobno i w innych kierunkach. I moim zdaniem poleciłbym po prostu na takie właśnie konferencje wziąć swoją drugą połówkę. Ja na przykład jak mam swoje warsztaty, to bardzo mi zależy na tym, żeby ta kobieta często jest większość mężczyzn, to często jest kobieta, ale czasami jest odwrotnie, przyjechała razem z tym mężem, bo on wróci nakręcony, chce działać, ona mu później gonga. Co tu będziesz tam robił? To jest zbyt ryzykowne, to się nie da. A jak on z nią pojedzie, to oni wiedzą, co tam było, mają tą samą energię, wiedzą, rozumieją się, tym samym głosem do siebie mówią i się wspierają razem. To czemu są te wzajemnie te gongi, powiedz? Że jedna osoba się nakręca, ma marzenie, kombinuje, no ale jest niestety gong, bo uczestnicy moich warsztatów mówią to samo. Zrobiłbym, ale druga strona mówi, że nie. Albo zrobiłabym, ale mąż to nie mówi, jest zawsze że nie. Wina, jakby często mówią, że już jakby... Czy to jest psychologia czy finanse, powiedz? Nie, to jest psychologia. Czyli po prostu z jednej strony ten facet popełnia błędy z tą kobietą, czyli po pierwsze nie daje jej takiej wartości, tej poczucia wartości, którą powinna mieć jako kobieta, żeby ona nie musiała go ograniczać i trzymać tej kontroli nad nim, a z drugiej strony no, problemy są w obu stronach, ale to nie jest tak, że to jest kobiety wina. To jest tak, że on też popełnił błędy, ten facet, tak? Po pierwsze oddał swoje pole i powiedział, masz tu pieniądze i gospodaruj, albo trzymaj mnie za jaja mocno. A z drugiej strony nie traktuje być może jej, nie bierze jej do swojego świata i ona tego świata nie rozumie. Moja kobieta, dopiero jak kupiłem to lambo, dopiero zobaczyła, on też jakby totalnie nie zna się na samochodach, nie rozumie tego wszystkiego. I ona mówi, jak, nie krytykowała tego, nie rozumie, jak można za kupę blachy wydać tyle pieniędzy. A naklejkę kija, jakbyś na przykład nakleił z przodu. Tak, to tym bardziej. Teraz dopiero poczuła, ile jest w tym emocji, jak ten samochód zaczął jeździć, jak zacząłem nim jeździć, ile jest frajdy. Zobaczyła reakcję mężczyzn, ludzi, dzieci i zobaczyła, że za tym wszystkim jest mnóstwo emocji, których nie widać, jak się widzi katalog. Czyli widzisz samochód na żywo. Dla niej to była kupa blachy. A dopiero jak zobaczyła to wszystko, co się za tym kryje, co daje ten samochód, to trochę to zrozumiała. Natomiast zawsze miałem wsparcie tutaj, żeby go kupić, nie miałem krytyki. No bo też mam pewną niezależność tutaj i oczywiście trzeba konsultować te główne decyzje. Nie wydałbym całego budżetu, sprzedaję dom. Znaczy, prawda jest też taka, że... No właśnie, może ty sprzedałeś dom, kupiłeś Lambo, teraz mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu, Daniel, może jakieś śniadanie ci zrobi. Ale słuchaj, wiesz, tak jest, sprzedałem dom w styczniu za 1,6 mln mniej więcej, swój dom, który tam wybudowałem nowy. Patrz, Lambo, bańkę 500 i stówę na życie. Nie, i tak, na felgi. Nie, ale tak się akurat złożyło, można powiedzieć, że natomiast w moim biznesie to nie są pieniądze, które są jedyne, no cały czas obracam nieruchomościami, ale tak trochę można powiedzieć, że jest, ale buduję ten dom kolejny, więc jakby mam środki na to. Daniel, ostatnie pytanie, słuchaj, bo poruszyliśmy, myślę, bardzo wiele wątków. Pokazaliśmy Cię chyba w dobrym świetle, chociaż staram się być najbardziej złośliwy, jak tylko mogę. Zależy, kto jak na to patrzy, prawda? Ale chciałbym, wiesz, te trudne tematy wyciągać na wierzch. Masz 34 lata. 5, już mam 35. 35. Wiem, że jesteś zakochany, bo widziałem. Ciebie, żonę czy dziewczynę, tego się nie ukryje. Dom sobie wybudujesz piękny. 80 najemców. Jak ci bloku brakuje, to sobie dostawiasz. Trochę podróżujesz. 100 tysięcy ludzi cię ogląda. Napisałeś 3 książki. Co ty będziesz, chłopie, robił dalej? Kim Daniel Siwiec chce być za 10 lat? Mm-hmm. No właśnie. I wiesz, czym przylecisz do mnie? Właśnie był ostatnio u mnie na warsztatach pilot, wiesz? Pilot, który wozi miliarderów. I mnie namawiał bardzo do tej awiacji. Już wiele osób mnie namawiało i mam wpisane w kalendarz, żeby w przyszłym roku polecieć na lot próbny, jakąś taką Cessną, może 2-4-osobową, żeby może jakiegoś takiego bakcyla złapać, żeby te punkty sobie przesuwać, jakby, żeby było po co pracować, bo już trochę jakby wszystko jest, prawda? Już więcej... Ale jeszcze powtarzam pytanie. Bo to, że kupisz Cessnę, tak, kim będę? Tak. To moim zdaniem... Co cię jeszcze jara? Wiesz, co mnie jara? Jara mnie to, że mam wpływ na innych ludzi, pozytywny, że mam taką rolę mentora i mogę ich prowadzić i uczyć. I wiem, że będę już siwy, będę miał siwą brodę i będę miał jeszcze więcej tych nieruchomości, albo już nawet nie będę ich kupował. Ale mnie jara to, że wpływam na ludzkie życie i jestem w stanie zrobić z kogoś milionera.
ktoś po 2-3 latach zarabia swoje miliony i jakby dzisiaj czuję tą wdzięczność od tych ludzi, których już od 5 lat edukuję i niektórzy są ze mną cały czas jakby co wypuszczę, to są. I stworzyłem też klub dla takich osób, dlatego wiem, że będę siwym dziadkiem. I są tacy ludzie na przykład w Stanach, są tacy ludzie, którzy, nie wiem, od 20-30 lat uczą tego i im się to nie nudzi, bo ja czuję z tego większą satysfakcję w życiu niż z kupowania Lambo, niż z kupowania kolejnych mieszkań, z pomnażania majątku, z bycia bardziej niezależnym jeszcze, bycia bardziej zamożnym, bo wiesz, zrobisz flipa, zrobisz 100 tysięcy, no to już w pewnym momencie to są tylko cyfry. Nie przekłada się to na jakość życia. Nie ma takiej satysfakcji, bo kupię mieszkanie, granat wyremontuję, no i zobaczę, ktoś jest uśmiechnięty, ma mieszkanie, no i tyle. Nawet tego nie widzę, bo to robią moi ludzie. A jak widzę tych ludzi, przychodzą do mnie jako takie osoby, które się boją, chcą zmienić swoje życie, a później je zmieniają i przychodzą za rok, za dwa na zjazd i mówią: stary, dziękuję, że spotkałem się na swojej drodze, popchnąłeś mnie w tym kierunku, dałeś mi narzędzia i dzięki tobie dzisiaj mam dom, samochód, moje życie się zmieniło, to wiem, że robię coś dobrego i to jest jakaś tam misja i nawet jeśli ludzie mi chcieli za to płacić, na szczęście chcą, to i tak bym to robił, bo to daje taką satysfakcję niematerialną i myślę, że dalej to będę robił. Czy będę budował, czy nie będę budował, to nie wiem, może zrobię inny biznes, też mam dwa biznesy IT, natomiast na pewno będę uczył, bo w tym się odnalazłem, a nigdy bym nie przypuszczał. I takie końcówki właśnie od ciebie, Daniel, oczekiwałem. Dzięki. Bardzo dziękuję ci, że wpadłeś do Łodzi. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Musimy jeszcze tutaj fotkę zrobić polaroidową. Chciałem, żebyś podpisał się na ścianie. I na koniec tylko chcę przypomnieć, że Daniel Siwiec będzie jednym z prelegentów na Wielkiej Integracji i Seminarium Inwestycyjnym dzień wcześniej, 6 i później 7 stycznia. Kłaniam się, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Kompleksowe szkolenie z inwestowania w nieruchomości na rynku wtórnym oraz pierwotnym. Warsztaty inwestowania w nieruchomości Wojciecha Orzechowskiego. Wejdź na stronę wiwn.pl i zostaw do siebie kontakt.